Nie wiedzieć czemu, wychylał się w tym momencie, chyba nie musiał. No ale dzięki temu Piku zdobywa eliminację. Teraz już 3 fragi dla Macieja, ale proszę, co robi biały w klaczu? 1-3! Siemanko, mam dla was kolejny giveaway, który organizuję na stronie Hellcase. Konkurs będzie trwać przez tydzień, a do wygrania są skiny o wartości $50. Zasady konkursu są takie same jak poprzednio, czyli musicie użyć kodu Mateo, który daje wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej $2 przy użyciu kodu MateoBonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu. Subskrypcja mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Wszystko sprowadza nas do długiej, wyczerpującej, bratobójczej walki w systemie Best of Three, gdzie może być tylko jeden zwycięstwa i tylko jedna drużyna, która awansuje do kolejnej fazy rozgrywek. A wszystko ma rozpocząć się na daście, ma poprowadzić nas na Treina, aby zakończyć na mapie Deniuk. Kto okaże się lepszy, kto okaże się skuteczniejszy, zapraszamy serdecznie. Jakub Sweder Grzegorski i Radek Madłan Florkowski. Tak jest, witamy wszystkich widzów. Widzę, że zebrało się już w tym momencie was naprawdę sporo, ponad 2000 osób. O, wynik 4-0 na pewno na początek dla stylu Dunów będzie wyborny na mapie Dedas 2. To jest wybór ekipy X-Comago. No i czekamy na te pierwsze dobre decyzje, na te pierwsze dobre ruchy w formacji X-Comago. Na razie zapowiada się, że ta runda już czysto ekonomiczna. Jedynie z pistoletami mogła być rozegrana bez strat, jednak Kralen, no jemu trzeba zostawić troszkę miejsca. On jeszcze potrafi w takich sytuacjach zdobywać eliminację. Teraz dwa fragi. Jest Force po stronie X-Comago, a więc no nie tylko takie rozmowy o tym, co jak na razie w tym meczu nie wychodzi, ale też podjęcie decyzji, czy zagrać, czy spróbować. I to jak na razie wydaje się decyzją świetną. No, mówiliśmy o tym skutecznym rozgrywaniu poszczególnych pojedynków przez zawodników w obronie. Teraz tego zabrakło. Luz zostaje sam na 3 przeciwników. No, Furlan będzie w tym momencie kręcił, będzie szukał, ale proszę, namierzył obu swoich rywali, tylko Tutson ze świetną reakcją. I to mimo wszystko daje przewagę ekipie broniącej. Ralen osamotniony w tej walce, zajęty bombsite B, podłożona bomba, dorzucony smoke na bramę. I to był bardzo ważny granat, bo często snajper już wcelowuje się w bramę, patrzy, czy ostatni żyjący rywal nie przeskakuje na komin, do górnego tunelu. Teraz takiej informacji Dunowie nie mają. Exus i Tutson będą musieli zgadywać, ale jest jeszcze Mołotow. Będą granaty, które wspomogą w tych poszukiwaniach zawodników strony broniącej. Ten dorzucony do górnego tunelu, ale Ralen świetnie ustawiony na kominie. Jest pierwsza eliminacja, Tutson wcelowany, ale Ralen wie, co musi zrobić. On musi czekać, on może poklikać w stronę rywala, ciesząc się już tym samym. Przypadkiem Furlan znowu nie będzie próbował jakiejś akcji zatrepnej w samym respie. Na razie wychylają po fleszach, Furlan jako pierwszy. Ale to poszukiwanie trafienia kompletnie nie wychodzi. Luz i Tutson z eliminacjami i to prowokuje ekipę Ago do bardzo szybkiej zmiany decyzji. Wychodzą na środek, ale tutaj sprawdza to wszystko Luz. Luz z potrójną eliminacją. Nie teraz, bo o tym możemy powiedzieć za parę chwil. Styl Dunów w tym momencie musi odbijać bombsite, ależ to zrobił Exus. Piękny strzał prosto w głowę Ralena. Jest przewaga i ta przewaga nie będzie się powiększała, jeżeli chodzi o styl Dunów, bo reaguje Fiku. Jeszcze lepiej poradził sobie z nadciągającymi przeciwnikami i w grze pozostaje już tylko i wyłącznie Luz. Tak czy inaczej trzeba przyznać. Snatchy ustawiony za bombsite'em, już widzi głowę swojego rywala biały, no ale też Snatchy odpowiada. Ralen w międzyczasie z jedną, z drugą eliminacją, ładne trafienia w głowę, Ralen! Po raz trzeci w pistoletówce i to będzie 9-7. Niemożliwe jest to, by Exus wygrał rundę w sytuacji 1-5, gdy bomba leży na bardzo otwartej, dalekiej do osiągnięcia przez Exusa pozycji, jeszcze walka ze Snatchim, ta wygrana. No ale proszę, jak zebrali się w tym momencie zawodnicy w obronie, jeden za drugim. Jeszcze okrywa się przed ewentualnie lecącymi granatami błyskowymi. Takich nie było, ale był za smokiem Furlan, jest za taksówką Snatchy. No i są te eliminacje dla niego. Lecą w sposób tak naprawdę masowy. Pierwszy, drugi, trzeci frag, obity do 5 HP. Ale to, co zrobił Snatchy w tej rundzie, już sprawia, że wiemy, kto powinien być triumfatorem. PHR zostaje sam. No i znowu, tak jak w poprzedniej rundzie. Ricci Furlan za moment przejdał od jednej pozycji. PHR musi się dobrze ustawić. Ale w tym momencie wydaje się, że ta pozycja daje mu największy potencjał na zwycięstwo. Znakomicie ustawiony, ale jeszcze lepszy spray przeciągnięty przez PHR. Był w stanie wykasować pierwszego z rywali. Luz złapany, ale Tutson wygrywa pojedynek snajperski. I to może być najważniejsza walka tej rundy, chociaż Fiku łapie mocno poobijanego Exusa. Nie wiedzieć czemu, wychylał się w tym momencie. Chyba nie musiał.
No ale dzięki temu Piku zdobywa eliminację. Teraz już 3 fragi dla Macieja, ale proszę, co robi biały w klaczu? 1-3. Może się pojawić. No i to jest pytanie bardzo trudne. Ciężko znaleźć odpowiedź, ale na pewno tą odpowiedź na mapie Detrain poznamy. Na razie jednak 28 runda to znakomity początek, jeżeli chodzi o Ago, ale jeszcze lepsza odpowiedź w wykonaniu Luza. Dokładnie te dwie cegiełki do sukcesu ekipy atakującej, ale Snatch i pod bombsite'em B, świetna decyzja, agresywnie wcelowany, zdobywa eliminację, no i jeszcze jest w stanie się wycofać. A zatem teraz Steldunów w sytuacji 3-3 podejmuje decyzję o rotacji, ale to wszystko słyszał Ritz, jest eliminacja. No chwilę później Exus odpowiada, ale to jest 2-2, Ralen przygotowany. No jednak nie trafia ze snajperką, będzie ripikował, będzie próbował po raz kolejny i teraz się udaje. Exus po drugiej stronie naciera bardzo szybko, chce podejść pod pozycję Ralena. Ostatecznie jest eliminacja, został jeszcze trafiony z kosy. No ale teraz wszystko sprowadza się do walki 1-1, snajperka kontra snajperka. Ale Exus po prostu nie spodziewał się tego, jak blisko będzie w tej sytuacji Snatchy. Zmierza biały właśnie w tym kierunku, a więc będzie namierzony. Fiku przeładowuje broń i to sprawia m.in., że zostaje wyeliminowany Exus z kolejnym fragiem. I bombsite B będzie zajęty. Nieskuteczny Ritz, z tego korzysta biały. Exus poradził sobie jeszcze z Furlanem. Łatwo, łatwo wyglądała ta runda dla stylu Dunów mimo tej pierwszej straty. Teraz jest spora przewaga, ale Ralen jeszcze walczy i proszę, sytuacja 1-1. Trzecia eliminacja już złapana, no biały jest na plecach, więc to powinno mimo wszystko dać drugi punkt ekipie Terro. To na pewno będzie drugi punkt dla ekipy Terro, biały doskonale. Podejście od nogi, szukanie pierwszej eliminacji po stronie drużyny terrorystów musi być ostrożny tutaj biały, bo wcelowany w pozycję wyjścia z odnogi w tym momencie jest Furel, ale Exus pięknie sobie poradził, strzelając prosto w głowę rywala. Zaczynają przyspieszać. Kolejna eliminacja jest już po stronie Exusa. Na tym nie chce kończyć. Poszukuje hat-tricka. Na razie biały mu to uniemożliwił. Jest odpowiedź ze strony Ritza. Ritz próbuje po raz kolejny. Udało się wycelować prosto w głowę. No ale Exus w tej chwili ma zostać bohaterem, zdobywając łącznie 4 fragi w tej rundzie. Ago, Ritz oraz Furlan tym razem. Piku pozostał w bombsite otwartym, no i teraz jest wyeliminowany przez Tutsona, a więc przewaga jednego zawodnika wędruje na stronę atakującą, ale szybko skracający Ritz sprawia, że to wszystko jest obrócone w pył. Furlan jeszcze z eliminacją na swoim byłym towarzyszu z drużyny. Tutson biały teraz odpowiadają. Obaj będą dobrze wcelowani, obaj dobrze przygotowani, Ritz zmuszony do tego, żeby poszukiwać, żeby w tym momencie za wszelką cenę jeszcze złapać eliminację. Ale, no choć nawet podniósł w tym momencie zestaw do rozbrajania bomby, wie doskonale gracz po stronie broniącej, że nie ma absolutnie żadnej szansy na zwycięstwo. Może mieć jeszcze w tej rundzie XCOM Ago, 17 HP u Snatchiego, Luz poradził sobie z trzymającym rotację Fiklasem. Ralen jednak wypalił prosto w swojego wroga, Tutson wyeliminowany, mamy 3-3, no ale proszę, 30 sekund na zegarze, świetnie ustawiony Luz, biały. Odeski też będzie ze scoutem sprawdzał, co dzieje się po stronie rywala, Luz z eliminacją, Luz z kolejnym fragiem z Digla, to już 3 trafienia od Macieja. No i PHR. Jest ten atak, już zostaje rozpoczęty przez XCOM Ago, ale PHR doskonale to kontruje. Jest pierwsza eliminacja, ale zobaczmy, już mocno połowiani zawodnicy w obronie, korzysta z tego teraz Ralen. Exus z eliminacją, która jeszcze na moment daje nam wyrównanie. Bomba jednak jest już podkładana przez Ralena. A Snatchy podchodzi tuż pod granat dymny, który jest w tym momencie w esce. On musi być sfragowany, chociaż czyżby Snatchy jeszcze z eliminacją na białym. Tu jednak XCOM Ago odpowie naprawdę zdecydowanie. To może być 6 punkt wygrany w tej drugiej połowie przez Jastrzębie. Luz, no proszę, on jeszcze nie daje za wygraną. Jest eliminacja, jest agresja z jego strony skierowana w stronę przeciwnika. Ale teraz bardzo spokojnie, kontroluje to wszystko. Tak się przynajmniej wydaje Ralen, choć ten jeszcze złapany przez Luza. Luz podejmuje w swoje dłonie AK-47. No i będzie jeszcze walczył razem z Tutsonem o zachowanie szans na wyrównanie po tej rundzie. Teraz Tutson świetnie namierza Ritza, on kompletnie nie wie, że to zagrożenie już jest w okolicach kanapki i zostaje nam tylko Snatchy, ale Luz. Luz być może będzie do pierwszego kontaktu, gdyby on namierzył rywali, ale jednak Luz nie sprawdza tego, co dzieje się tuż ponad jego głową. Teraz jednak łapie dwie eliminacje, no i wszystko wraca na odpowiednie tory dla stylu Dunów. Świetna runda Macieja Luza Bugaja, 3 eliminacje.
Exus jeszcze dokłada jednego. Jego dzisiejsza skuteczność jest naprawdę na wysokim poziomie. 26 eliminacji zdobytych, 27 rund za nami, 28 w trakcie. Furlan z P250, wiele z tego nie wyszło. No i teraz Exus PHR, znakomite ustawienie. I to jest klucz do sukcesu, aby już za parę chwil przenieść to wszystko na decydującą mapę tego spotkania. Granaty dymne, ta ściana pozwala, by przejść w okolice Feniksa, ale biały teraz znakomicie. Exus również dokłada eliminację, jest znaczy z odpowiedzią, ucierpiał. Pozycja zawodników Drzynago jest dokładnie znana. Ta przewaga jednoosobowa powinna zostać wykorzystana przez Tyldonów. No i teraz biały znów prosto w głowę. Jeszcze skraca radio w tym momencie Tuscon z eliminacją ze snajperki. Biały na zakończenie hat-trick dla niego. No i podejmuje najlepszą, jedyną tak naprawdę słuszną decyzję, czyli rotacja w dolną część rampy w stronę bombsite'u, a wrogami zajmie się PHR i to są dwie eliminacje dla niego. No ale też odpowiedź ze strony Fika, wcześniej jeszcze Furlan. Mamy zatem 3-2, za parę chwil bomba może zostać przetransportowana na bombsite dolny, ależ blisko eliminacji Fiku. Ostatecznie Tucson pozostaje w grze, mając 56 punktów życia. Podniesione też powinno zostać wyposażenie po rywalach. Jest już M4, za parę chwil również powinno znaleźć się gdzieś pod stopami Fika. Kolejna broń, być może to będzie Akacz Fiku, on nie potrzebuje niczego lepszego. Ten Desert Eagle w jego dłoni w zupełności wystarczy. Mówiłeś o kilku eliminacjach, a tutaj są Radku szanse nawet na całą rundę, na punkt numer 2 dla Ago. Zaraz przekonamy się, co zrobi jeszcze Biały i Tucson, bo ta dwójka odbija. No ale jak to odbijanie wyjdzie, Fiku z eliminacją, proszę bardzo, no tu szykuje nam się naprawdę spore zaskoczenie Fiku. Teraz jeszcze Luz, znakomita pozycja, widzi Ralena, zaraz dostrzeże kolejnego z przeciwników i próbuje zabić dwóch z nich, tak udało się. O, Luz po raz kolejny wrogi bestii, która no, karci przeciwnika, nawet nie tyle za jakieś złe zagranie, złe zachowanie, oni sprawdzili niebieską, oni sprawdzili hangar, ale no, też sprytnie, idealnie, timingowo Luz umyka przed wzrokiem swoich rywali. To daje wyrównanie. Teraz nawet pokłosiem tego zagrania Luza są eliminacje od białego. Jest przewaga strony broniącej, którą bardzo szybko neutralizuje Fiku i on znowu może być ogromnym bohaterem, herosem ekipy X-Com Ago. Pamiętamy go z tej rundy ekonomicznej, gdy zdobył 4 eliminacje. 3 z Digla, 1 ze snajperki na koniec. Teraz blisko było tych 4 fragów. Kolejna mapa z rzędu nie do końca układa się zgodnie z planem. No i to Ago będzie wykorzystywało. Ritz na otwarcie w okolicach gniazdo. Teraz Fiku jeszcze dokłada eliminację na PHR-ze. Luz pozostaje w grze. Próbuje złapać rywala. Udało się. Paczka również na ziemi. W tym momencie Luz po raz drugi. Luz po raz trzeci. Ależ wystrzelił w tym momencie Luz. Ale pozostaje sam w grze z szansami na Ace'a. Na to nie pozwala Snatchy. Biały szuka tej eliminacji, udało się mocno obić Snatchy'ego, 34 punkty życia, no tak szczerze mówiąc ta bomba nie jest podłożona jakoś znakomicie pod zawodników drużyny Ago, ale z drugiej strony oczywiście Biały nie ma Defuse Kita do dyspozycji, a więc to wszystko nas sprowadza do rezultatu 9-4, tak się wydaje, chociaż do samego końca walczy Biały. No i trzeba pamiętać o tym, że Snatchy ma zaledwie 34 HP, Biały wychyli eliminację, zdobędzie, ale czy czasu na zbyt tej paczki wystarczy? Otóż nie. I zdobyć najważniejszy w tym momencie 11 punkt. O, Tucson, znakomicie, Fiku został złapany, podchodzi coraz to bliżej, ale bomba rozbrajana i może nie wystarczyć czasu, aby Tucson zareagował, jest trzeci frag! Z pistoletami zawodnicy X-Com Ago stakują bombsite górny, tu ostatecznie widzimy całą drużynę defensywną na wyciągnięcie eliminacji, na przejęcie broni, choć to jak na razie nie wychodzi najlepiej. Jedynie Furlan z jedną eliminacją walczy jeszcze realem, no blisko było tego, żeby zdobył jakiegoś fraga, że byli w stanie bez problemu zdobyć takie eliminacje i teraz masterplan przez Ralena. Podejść na plecy rywalom od placu, ale świetnie, idealnie sprawdził to Biały, tylko chwilę później Snatchy uspokaja swoją drużynę. My nadal się liczymy, my nadal walczymy, robi to samo Ritz, podwójna eliminacja na górnym i zostaje tylko PHR. To na pewno nie będzie dobry pomysł, bo Snatchy jest niedaleko. Snatchy teraz już widzi rywala PHR, jednak spogląda w górę. No i ma eliminację kontaktową. Teraz on kontra Ritz. 1-1. Przejdzie pod bombsite dolny. No i teraz szybko podłożyć tę pakę. To jest najlepsze zachowanie, jakie PHR może nam zaprezentować. Nie czekać, nie zwodzić rywala. No i tak też robi Tomasz Wójcik. Szybko podłożył pakę, wie gdzie będzie Ritz. No i teraz prawdopodobnie to on będzie mocniejszy, choć z problemami. Jeszcze zawodnik stylu Dunów i Ritz ostatecznie trafia prosto w głowę PHR-a. Tego potrzebował on, tego potrzebowało X-Com Ago.